Strategia rynku kapitałowego przewiduje, że jej wdrożenie będzie odpowiadała jedna osoba jako pełnomocnik rządu i to jest bardzo dobre takie menedżerskie podejście, a skuteczna administracja musi czerpać rozwiązania z biznesu, bo biznes przez wiele dziesiątków lat rozwijał różne techniki zwiększające efektywność i jeśli takie menedżerskie podejście zastosujemy, to jest to perspektywy rynku kapitałowego są bardzo dobre. Mamy strategię, czyli wiemy dokąd zmierzamy. Będzie ten pełnomocnik, który będzie odpowiedzialny za to, żeby to dowieść. Optymistycznie patrzę na polski rynek kapitałowy. Pracownicze plany kapitałowe to jest przede wszystkim olbrzymia szansa dla przyszłych emerytów na taką drugą, dodatkową emeryturę i to jest głównie program społeczny. Tak naprawdę to kapitał jest dużo bardziej mobilny niż talenty, więc przyciągnięcie kapitału na polską giełdę jest w zasięgu naszej ręki. Jeśli będą dobre spółki, które będą szybko rosły i miały etyczne zarządy. Natomiast to, co z punktu widzenia giełdy jest ważne w PPK, że daje taki demokratyczny dostęp ludziom pracującym w Polsce do owoców wzrostu gospodarczego. I to jest najważniejsza przewaga PPK nad innymi formami organizowania sobie zabezpieczenia emerytalnego, czy to odsetki bankowe, czy nieruchomość. Ono daje nam jakiś stały, drobny dochód, ale wzrost gospodarczy, korzystanie z wzrostu gospodarczego daje nam właśnie rynek kapitałowy.